Dziękuję serdecznie za to, że Państwo poświęciliście swój czas i przyszliście obejrzeć mój film. Żeby nie przedłużać, żebyśmy mogli porozmawiać, bo tak naprawdę wydaje mi się, że dużo istotniejszą i taką bardziej może zgrabniejszą formułą jest rozmowa niż jakiś późniejszy speech wystąpienie, więc ja tylko w kwestii tak czysto formalnej chciałem powiedzieć, że ten film, tak jak tutaj wcześniej przed filmem Pan Bruta raczył wspomnieć, powstał 25 października zeszłego roku, miał swoją premierę w holenderskim programie, jednym chyba z najbardziej prestiżowego w Europie programu dokumentalnym. W prime time, czyli w czasie najwyższej oglądalności o 21 w poniedziałek, także oglądało dość dużo ludzi. Natychmiast przeniknął do polskiego internetu. W tej chwili według takich ostrożnych danych szacunkowych można powiedzieć, że oglądało ten film już około 1 000 000 ludzi. I mówię tutaj tylko i wyłącznie o odsłonach polskich, bo prowadzę też statystyki dotyczące innych języków. One są nieco niższe, niemniej jednak stale progresywne. Żeby wyjaśnić pewne pytania i wątpliwości, które się Państwu nasuwają. Ja ten film zrobiłem po prostu z potrzeby serca. W pewnym momencie miałem nieodparte wrażenie, że coś nam umyka, że ktoś nas tutaj oszukuje, że nie pomaga nam w zrozumieniu tego wszystkiego, co się gdzieś wydarzyło 10 kwietnia. Dysponując narzędziami takimi, jakimi zawodowymi, jakimi dysponuję, czyli warsztatem reżysera filmów dokumentalnych, dziennikarza, dokumentalisty, postanowiłem po prostu wypowiedzieć się w kwestii, która jest dla mnie z punktu widzenia obywatelskiego fundamentalna. Wiedziałem, że będę miał kłopoty z tym, aby taki film udało się wyprodukować w Polsce. Zresztą, jak widać, chyba nie bezpodstawnie miałem takie powody, żeby tak myśleć, bo do dzisiaj żaden film w ramach jakiejkolwiek telewizji w tym kraju, polskiej telewizji, jeszcze nie powstał. Więc założenie chyba było dobre. Natychmiast postanowiłem porozmawiać z ludźmi, z którymi współpracuję od wielu lat, czyli w tym wypadku z telewizją holenderską, z ludźmi z telewizji holenderskiej, którzy natychmiast odpowiedzieli tak naprawdę na tą moją propozycję, żebyśmy zajęli się tym tematem. Przede wszystkim dlatego, że nie mieli kompletnie żadnej wiedzy na temat katastrofy smoleńskiej. W każdym razie nie mieli tej wiedzy, która wypływała jakby z obszaru, całego obszaru moich wątpliwości. I zakładam bardzo wielu ludzi w Polsce również, być może przytłaczającej większości ludzi w Polsce. Holendrzy dysponowali wiedzą dokładnie taką, jak chcieli tego Rosjanie, czyli że mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, presją na pilotów, złą pogodą, jakimś alkoholem. To wtedy jeszcze się nie mówiło bardzo tak wyraźnie o tym, ale to były te komunikaty, które ja dostawałem od swoich przyjaciół z Holandii. I w momencie, kiedy ja zacząłem im wyjaśniać całą tą historię, jak to wygląda od wewnątrz, z mojego punktu widzenia, oni nie mieli żadnej wątpliwości, że należy o tym zrobić film. Że należy to wszystko nagłośnić i pokazać. I taka jest geneza tego filmu. Proces produkcyjny trwał niespełna 3 miesiące. Jak na 50-minutowy film, to tempo jest bardzo duże. Zrobiły takie filmy, powstają na przestrzeni pół roku. Ja byłem z nim gotowy już 10-11 października, ale tak jak wspomniałem wcześniej, premiera odbyła się 25 października. To tyle może słowem wstępu, więc zapraszam do zadawania pytań i rozmowy. Ja chciałem zapytać o takie pytanie. To jest pytanie zupełnie techniczne. Polski twórca robi film o ogromnie polskim problemie, jednym z najbardziej tragicznych i dramatycznych w ostatnich dziesięcioleciach wręcz. I ma ten film i zwraca się do którejkolwiek polskiej telewizji z pytaniem, czy ten film zostanie wyemitowany. Co? Wiem na pewno o rozmowach, które tak przynajmniej moi przyjaciele mówią, podjęli z telewizją publiczną na temat możliwości pokazania go. Wygląda na to, że ten film nie zyskał aprobaty w telewizji polskiej.
Znaczy ja się spodziewam dlaczego, tak? Znaczy Telewizja Polska, jak i myślę inne media w Polsce mają ten problem, że działają gdzieś bardzo wyraźnie na styku świata mediów i polityki. I to się daje odczuć w naprawdę bardzo wielu płaszczyznach, wielu elementach. Mam też świadomość, że ten mój film jest filmem szkodzącym wizerunkowo obecnej władzy w Polsce. I to jest to podstawowe przesłanie, które myślę, że z tego filmu wynika, oprócz tych wszystkich informacji, które starałem się w tym filmie zebrać. Tak naprawdę podstawowym wrażeniem, myślę, jest to wrażenie, że ktoś za to wszystko powinien odpowiedzieć. A Telewizja Trwam? Telewizja Trwam była wstępnie zainteresowana pokazaniem tego filmu i nie znam dalej części jakby praktycznej, to znaczy nie mam wiedzy na temat tego, czy to w jakikolwiek sposób przełożyło się na rozmowy dalej. W każdym razie miałem raz okazję być gościem jednego z programów Telewizji Trwam i w trakcie tego programu, czy tuż po tym programie poinformowano mnie, że Telewizja Trwam byłaby zainteresowana kupieniem licencji. Natomiast jak się to potoczyło, to trudno mi już tutaj dociekać. Po prostu nie znam efektu. Tak, to był polski punkt widzenia z tego, co pamiętam. Tak, tak. Bardzo proszę, kto z Państwa zechce zadać pytanie? Zapraszam. Zanim zadam pytanie, chciałem powiedzieć, że w internecie odkryłem taki sondaż. 59% Polaków stwierdza, że był to zamach. Reszta przeciw. I teraz pytanie. Czy nie uważa Pan, od Gruzji począwszy, był Kaczyński, że Rosjanie wydali tam wyrok śmierci na Kaczyńskiego i na pana Saakaszwilego, prezydenta? Tego doczytałem się również w internecie białoruskiej. I dalej. Czy w związku z tym Tusk jako premier, nie odmawiając pojechanie na 7 na uroczystości, tak jak zaproponował Putin, a powinien powiedzieć nie, będziemy obchodzić razem z prezydentem. Czy ten ruch nie zdecydował o tym, że mogło dojść do tej katastrofy? Powiem tak, że wszystkie te historie, te elementy, które składają się na ten całkowicie dziwny i niezrozumiały obraz gry, którą podjął polski rząd, bo myślę, że można spokojnie nazwać to grą. I to są rzeczywiście rzeczy bardzo, bardzo niepokojące i to nie z punktu widzenia pewnego rodzaju ostrożności, którą polski rząd powinien wykazać w kwestii kontaktów z Rosją. Mamy tych kontaktów, przykładów złych kontaktów na przestrzeni kilkuset lat całą masę, natomiast wydaje się, że nie mamy chyba ani jednego, który byłby pozytywny. W każdym razie ja ich nie widzę. Polski rząd postanowił przyjąć pewną strategię kontaktów i stosunków z Rosją, która to strategia została zweryfikowana po opublikowaniu przez Rosjan raportu. Widzimy, co ta strategia była warta. Była nic nie warta. Czy można było przewidzieć, że Rosjanie zechcą, w cudzysłowie oczywiście, rozegrać Katyń? Można było przewidzieć. Ja spotkałem się z relacjami z 7 kwietnia, relacjami rosyjskich mediów, rosyjskich telewizji, ze spotkania w Katyniu. Żadna z tych relacji nie mówi o tym, że było to spotkanie w Katyniu w celu upamiętnienia śmierci polskich oficerów. To było spotkanie, które zostało zainicjowane przez premiera Putina, aby upamiętnić ofiary NKWD-owskich zbrodni. I głównym elementem tego 7 kwietnia było poświęcenie cerkwi, która niedaleko polskiego cmentarza stoi. Co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że polski premier mógł mieć niedosyt z punktu widzenia interesów Polski, interesu historycznego Polski. I o ile pojechał 7, mógł również jechać 10. Prawda? Żeby w pewnym sensie zamanifestować
i dać ten sygnał, z którego wynika, że są pewne wartości w tym kraju, które bez względu na to, czy my się kłócimy, czy my się nie kłócimy, pozostają niezmienne i będą reprezentowane przez każdą opcję polityczną. Niestety tak się nie stało. Mieliśmy do czynienia z podwójnymi obchodami, które zakładam, że w bardzo znacznym stopniu spowodowały zamieszanie logistyczne, każde, prawda? To, czy była to świadoma gra, zwłaszcza ze strony Rosjan, w celu z jednej strony izolacji całego środowiska prezydenckiego, później doprowadzenia do tego, że oczy świata były skierowane w zupełnie inną stronę i jakby doprowadzenie do tej tragedii, trudno w tej chwili ocenić i myślę, że z takimi ocenami długo będziemy mieli problem. Znaczy jedno jest pewne. Sytuacja, w której Rosjanie doprowadzili do tego, że samolot musiał lądować, prawda, jest tym elementem, który wskazuje na to, że wina leży w 100% po ich stronie. Ponieważ mówię, nie trzeba być naprawdę specjalistą i wchodzić w te wszystkie szczegóły, którymi jesteśmy zalewani i myślę, że wielu z nas ma tak naprawdę mnóstwo teorii i hipotez na temat tego, co się stało, choćby na przykładzie, przy podstawie analizy wszystkich tych informacji, ale nie trzeba być naprawdę żadnym specjalistą, żeby przeanalizować proste fakty. Samolot rządowy, pilot wojskowy, wojskowe lotnisko, wojskowy kontroler lotu, wojskowa wieża, wojskowe procedury. W wojskowych procedurach samolot ląduje tylko wtedy, kiedy wyraźnie dostaje sygnał, że ma lądować, bądź nie ląduje wtedy, kiedy wyraźnie dostaje sygnał, że ma nie lądować. Temu samolotowi, tym pilotom nie przekazano sygnału, nie lądujecie. Po prostu. Zamiast tego doszło do dziwnej politycznej rozgrywki. To Rosjanie wprowadzili element polityki w lot tego samolotu, ponieważ to oni między sobą dyskutowali o tym, czy mają ten samolot posadzić, czy też nie. Cała reszta jest tylko i wyłącznie konsekwencją tego jednego prostego faktu. I ja, rozpoczynając pracę nad tym filmem, ja do dzisiaj nie mam i nie miałem wtedy wątpliwości, że cała wina za to, co się stało w Smoleńsku, leży po stronie rosyjskiej. Dla mnie jedyną kwestią, która jakby pozostaje jeszcze poza obszarem wiedzy, to jest kwestia taka, czy stało się to w wyniku kompletnego bałaganu, czy stało się to w wyniku zaplanowanych działań. Ja tego nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, niemniej jednak dla mnie to jest punkt wyjścia. Rozmowa o tym, że piloci nie rozmawiali po rosyjsku, że piloci są niedoszkoleni, czy że w 36. pułku są jakieś niedociągnięcia, które mogły powodować zaburzenia w procedurach, to wszystko być może jest prawdą. Wszyscy znamy, jakie są realia w Polsce, ale to są wszystko argumenty wtórne. Argumentem absolutnie nadrzędnym jest argument o tym, że ten samolot został, inaczej, nie zostało mu wyraźnie przekazane, żeby nie lądował. Jeżeli chodzi o prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji, to powiem tak, że mniej więcej w ciągu miesiąca, może ciut krócej, uda mi się wydać książkę ze wszystkimi tymi wywiadami, które ja do tego filmu robiłem. Będzie miała podobny tytuł, to też będzie. Książka będzie zatytułowana List z Polski. Tam tych materiałów mam tak dużo i tak dobrych, że to, co udało mi się zmieścić w filmie, jest rzeczywiście tylko pewnym wierzchołkiem góry lodowej. Doszedłem do wniosku, że jest to zbyt cenny materiał, żeby on gdzieś leżał na półkach i nie mógł zostać przekazany do publicznej wiadomości, wobec czego zdecydowałem się na to, żeby wydawać książkę. I oprócz tego zdecydowałem się również na przeanalizowanie pewnego planu wizyt prezydenta Kaczyńskiego od momentu, kiedy został zaprzysiężony na prezydenta do momentu 10 kwietnia. Proszę sobie wyobrazić, że tylko do chyba 2008 roku tych wizyt na świecie było około 180, z czego ponad setka to były wizyty w regionie, to były wizyty w Gruzji, w Prybałtyce, na Ukrainie, w Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii, po kilkanaście razy. Co to oznacza? To oznacza, że nasz prezydent prowadził bardzo, ale to bardzo aktywną politykę, która była na kursie zderzeniowym z polityką rosyjską w tym regionie. To jest oczywiste. I to z tego kalendarium wychodzi najprościej. Rzeczywiście przebija ta niesłychana, prosta prawda, że
mieliśmy bardzo aktywnego polityka, bardzo aktywnego prezydenta, który doskonale rozumiał, na czym polega polski interes. Myślę, że Rosjanie też to wiedzieli, też doskonale rozumieli, że ten człowiek i polityka, którą on uprawia i jakby cała rzesza ludzi, którą reprezentuje, z punktu widzenia ekspansywnej polityki rosyjskiej, jest bardzo niebezpieczny. Natomiast, tak jak mówię, jestem jeszcze ciągle bardzo daleki od tego, żeby przyjąć stuprocentowo założenie, że Gruzja była tym elementem, który przeważył. Choć może tak mogło być, ponieważ w Gruzji doszło do tak nieprawdopodobnej demonstracji solidarności regionalnej, że ona musiała zaskoczyć wszystkich. Rosjan na pewno musiała zaskoczyć, ponieważ Rosjanie doskonale oceniają i rozumieją, czym jest Unia, czym jest NATO i wiedzieli doskonale, że tam nikt się nie pojawi i nikt tego konfliktu nie zatrzyma do momentu, kiedy oni tego nie będą chcieli. W momencie, kiedy pojawił się tam prezydent Kaczyński, wszystko ucichło. Skończyła się wojna, rosyjskie interesy zostały tam niestety, ale zastopowane. Więc jest to na pewno jeden z ważniejszych elementów polityki tutaj w regionie. Takich elementów, na które trzeba rzeczywiście z powagą patrzeć, kiedy analizuje się wszystkie korzyści i wszystkie straty, które jedna, druga, trzecia strona w tej polityce, która doświadcza. Początek całej sprawy, podanie godziny katastrofy. Jak może być, że ktokolwiek się zna na elementarnych jakichś zasadach, regułach rejestracji w przebiegu dynamicznej, wie, że podstawowym parametrem jest czas. Jak może być, że podaje się różnicę czasową tego tak zwanego zdarzenia 15-minutową, mało 15-minutową, jak jest 8.56, potem jest 8.41, a na zegarku pana świętej pamięci generała Błasika, który pani Fulidowa przekazała na Jasną Górę, jest godzina 8.38. W tym momencie właściwie można by zakończyć dyskusję z Rosjanami na temat rzetelności informacji, które przekazują. Nie mówię o tym latającym ile, który nie wykonał lądowania, ale wykonał jakieś zadanie. Na pewno jakiś zadanie wykonał, bo tam nie był przypadkowo. Mało tego, dziennikarz bardzo opisuje, że był tak nisko, że zawadzał skrzydłem o powierzchnię lotniska. To jest głowy nakład tak zwany. Na górze potężnego kadłuba, więc jakby zawadzał skrzydłem, to już koła były na powierzchni. I opisują to pięknie. Druga sprawa. Kto prowadzi dowodzenia? Anomak, który jest zainteresowany z tym, aby Boże nie udowodniono wady technicznej samolotu. Tych wad było kilkanaście przynajmniej, prawda? I to bardzo poważne. Mało tego, pan Nacierewicz ujawnił, że po powrocie tego 101, że trzeba było wymienić jakiś automat kontroli na zasadzie kanibalizmu, wyciągnięciu z poprzedniego samolotu. Było kilkanaście poważnych wad technicznych, a niektórzy nawet po razie Boże lotnicy, tak zwani polscy, mówią, że to był doskonały samolot z tego skrzydła, tej bazy transportowej niż z 36 krakowskiej. No i to też anonina, prawda? I czy ona się zajmuje? Miały być sprawy techniczne analizowane i przedstawione. A ta pani się przepotwarza psychoanalityka. Przecież to wszystko jest nie techniczny raport, tylko psychoanaliza. Tylko, że ktoś w Polsce wykonał mały sabotaż. Mówię mały, bo byłby duży, gdyby ten film przed we wszystkich tych dużych programach, pierwszy, drugi. To było w telewizji TVP Historia. W tym tygodniu, kiedy ogłoszono ten raport cały, pokazano trzy razy film pod tytułem Schizofrenia. A co to jest film Schizofrenia? Ano, rządy KGB w Rosji Sowieckiej, gdzie ponad 2 miliony ludzi prześladowano za ich poglądy, za to, że ulotki, że się usuń nie podobał i powstał wynalazek sowiecki KGB pod tytułem Schizofrenia bezobjawowa. Bezobjawowa. Czyli ja mówię, pan może nie powiedzieć, że jestem schizofrenikiem? Na jakiej podstawie? No bezobjawowo. Tak samo ja bym się obraził, prawda, powiem każdemu innemu. A dlaczego pani anonimem jest schizofrenikiem bezobjawowym? I mało tego, poniewieranie świętej pamięci generała Błasika. Ciało, z tego co wiem, to było po 11 dniu zidentyfikowane, było w środku samolotu, więc wbrew tym naciskom, gdzie był 3 sekundy i nikt nie zanotował jakichkolwiek instrukcji wydawanych pilotom i znajdziono alkohol. Nie wiadomo, że endogenny alkohol, profesor Sikorka, powiedział, że może być ponad 1 promil. A we Francji można chyba nawet jeździć na 0,6, prawda? A tutaj mamy pijany generał doprowadził do wypadku. Jeszcze tylko za jeżeli można. Chodzi mi o niestety, ale to, co uprawiają tak zwani polscy lotnicy. Mamy, prawda, 3 paszkwile na ten temat, podpisane przez ludzi, którzy się uważają za lotników, polskich lotników, prawda?
gdzie w każdym normalnym środowisku ludzie bronią się, prawnicy nie bronią, lekarze się bronią, a tutaj poza się Boże lotnicy, uważajcie za lotników, tych ludzi niszczą w sposób haniebny. Tym ludziom powinno się zerwać szlify i orzełki, tak jak zerwano z munduru tych generałów naszych w tym samolocie, gdzie oznaki zerwano, szlify, orzełki. Ale niestety, no to jest wina tego, co uważam, prezes Kaczyński nazwał, jedynym słusznym określeniem nazwał tych ludzi, to są funkcjonariusze mediów. Bo zobaczmy, zamykają dwóch ludzi z naszego dziennika i nikt się w tak zwanych mediach w Polsce na ten temat nie odzywa. No przecież elementarna solidarność, ludzie. Wszyscy mamy przyjmowe rację, ale staramy się dojść do prawdy. No jak to jest możliwe? To chyba daje każdemu obraz tego, czym jest dzisiejsza Polska, gdy chodzi o tak zwane media. Dziękuję i jeszcze raz. Proszę tylko o pytanie, czy pan będzie łaska serca kontynuować i następne informacje przekazywać. No bo jednak ciągle coś jest wydobywane na ten temat. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko tutaj na podstawie tego, co Pan mówił, powiedzieć o tym, że takich głosów absolutnie emocjonalnych, ale po pierwsze prawdziwych, po drugie bardzo konkretnych, stawiających zarzuty, wytykających te wszystkie błędy, które gdzieś tam logiczne, które gdzieś tam funkcjonują ciągle w tym raporcie rosyjskim, głosy wskazujące na to, że masa rzeczy została zaniedbana i się po prostu nie zgadza. Takich głosów w całej Polsce, w momencie kiedy jeżdżę i gdzieś spotykam się z ludźmi, pokazując swój film, jest naprawdę bardzo dużo. One świadczą tylko o jednym, o tym, że my tych pytań, bo te pytania ciągle wiszą w powietrzu, my tych pytań nie mamy komu zadać. To znaczy inaczej, my je zadajemy, ale nam nikt nie odpowiada. Prawda? I to nie jest problem rosyjski, bo Rosja jaka jest, taka jest. Ona się nie zmieniła, nie zmieni i zmieniać się nie będzie. Na pewno nie będzie się cywilizować w sposób taki, jaki my, czy Zachód by tego chciał. Chcę powiedzieć tylko tyle, że to po naszej stronie jest problem. Ponieważ to my przyjęliśmy pewną strategię jako państwo, jako rząd. My w sensie, no niestety, ale wygląda na to, że my Polacy, tak to funkcjonuje niestety na świecie, drodzy Państwo. Dobrze, tylko zmierzam do tego, że my mamy niestety ten problem, że my się z tym oczywiście nie godzimy, tylko to wygląda w ten sposób, że nikt na Zachodzie nie będzie sobie zadawał pytania póki co, czy polskie społeczeństwo jest w tej kwestii bardzo podzielone, czy nie jest bardzo podzielone. Będzie uspokajał się tak naprawdę jednym prostym stwierdzeniem. Polski rząd wynegocjował konkretne umowy. Polski rząd procedował według konkretnych instrukcji. Polski rząd doprowadził do sytuacji, w której taki, a nie inny raport mógł się pokazać. Polski rząd doprowadził do sytuacji, w której polscy prokuratorzy mają ograniczony dostęp do materiału dowodowego. Prawda? Polski rząd doprowadził do sytuacji, w której zrozpaczone grupy społeczne szukają poparcia na Zachodzie idei tworzenia niezależnego śledztwa wokół tej katastrofy. To są wszystko rzeczy, z którymi my powinniśmy się uporać niestety sami. Nie ma innego wyjścia. Nikt nam w tej kwestii nie pomoże, nikt nas nie wesprze. Mija, to już będzie no, 10 miesiąc, prawda? Od momentu, kiedy katastrofa właśnie. I co? Czy mamy jakąś reakcję światową? Czy ktoś nas wsparł? Czy w jakikolwiek sposób ktoś fundamentalnie podjął nasze obawy i próbuje nam w tych sprawach pomóc? Nie. Więc wniosek jest dość prosty. No, trzeba to po prostu załatwić samemu. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której te wszystkie sprawy, o których my chcemy wiedzieć, o których chcemy dyskutować, będą bardzo poważnie traktowane. I ja nie mam żadnej wątpliwości, że taka sytuacja może się zdarzyć tylko wtedy, kiedy zmieni się rząd. I to jest dla mnie rzecz oczywista i chciałbym to powiedzieć bardzo jasno. Są naprawdę mechanizmy demokratyczne, które regulują takie sprawy. I tymi mechanizmami demokratycznymi należy się kierować po to, żeby ta sytuacja się zmieniła, bo ja uważam, że to, co my mamy w tej chwili,
w sprawie Smoleńska jest absolutnie niedopuszczalne, bez względu na to, jak bardzo się chce zagłaskać tą sprawę i mówić, że tak naprawdę nie ma sprawy, że my się z Rosjanami dogadamy, że my z nimi znajdziemy wspólny język, że może coś wynegocjujemy, może zmienimy trochę język tego raportu i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko kwestia, która dzisiaj przez ten rząd nie jest w stanie być podjęta. Oni nie są zdolni w tej chwili do tego, żeby negocjować z Rosjanami, ponieważ przez Rosjan zostali upokorzeni. Rosjanie znają ich możliwości, wiedzą, że są słabi. Taka jest prawda. Ja mam jedną taką refleksję, którą później powiem, a na razie mam tylko pytanie króciutkie. Potem bym prosił jeszcze o głos w sprawie tej, którą chcę jeszcze a propos pańskiej wypowiedzi, że można zmienić rząd. Nie do końca się z panem zgadzam, że jest tak łatwo zmienić. Ja nie zaniepokoiłem się i nie rozumiem, czy to jest holenderski trend, czy z jakichś powodów, przez nieuwagę, mapa Europy jest przedwojenna, czyli z przedwojennymi granicami Polski. To jest, wie pan, to jest materiał, który nie należy do mojego filmu. To jest element czołówki pod serii, którą Holendrzy w tym swoim programie zaprezentowali. To była seria 5 dokumentów pod wspólnym tytułem Atak na Europę. I to oni sobie wymyślili tą mapę, oni sobie to zrobili. Także to jest jakby poza moim filmem. Też jestem zdziwiony, że jest tam mapa Polski sprzed 1939 roku. To teraz chciałbym nie zgodzić z panem, że ten rząd da się zmienić tak ładnie. Dlatego, że jak to powiedział w końcu naukowiec, a nie polityk, dr Klis, obecna ordynacja wyborcza powoduje, że w najbardziej optymistycznym układzie 40% ludzi głosujących ma swojego kandydata w parlamencie, a 60% głosów idzie na marne przez haniebną, krótką mówiąc, ordynację wyborczą, która zamyka usta wszystkim partiom, które są troszkę mniejsze od PiS-u i Platformy. W związku z powyższym ludzie, którzy powiedzmy ideowo mogliby się zgadzać z generalną linią patriotyczną PiS-u, ale na przykład nie lubią pana Jarosława Kaczyńskiego, nie pójdą w ogóle głosować, albo na zło i zagłosują na Platformę, w związku z czym ten głos pójdzie na Platformę, albo pójdzie na partie typu UPR, czy jeszcze inne ugrupowania, które przez fatalną ordynację wyborczą nie wchodzą do parlamentu i po prostu nie ma prawdziwego pluralizmu w Polsce, jest zamordyzm dwóch partii. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. To, co tutaj profesor Nowak mówił, że 70% elity rosyjskiej to są kadziewowcy. Służby. Ale z całym szacunkiem, bo nie kocham służb specjalnych, to jest ich państwie, ich kadziewowcy. Natomiast my mamy, ja nie wiem jaki procent, nie mam na ten temat wiedzy, ale krótko mówiąc, ruskich kadziewowców, ale w naszym państwie. I to jest naprawdę groźniejsze niż Unii. Myślę, że są pewne rzeczy, które nie ulegają przedawnieniu. Taką sprawą myślę, że jest Smoleńsk. I bez względu na to, czy proces wymiany władzy, tak bym to nazwał, będzie trwał pół roku, czy 5 lat, czy 10 lat, ta sprawa nigdy nie powinna być zapomniana. I jedną z podstawowych prawd, którą zawsze przekazywali mi moi znajomi, których mam masę w świecie islamu, mówią, że ludzie wierzący są ludźmi cierpliwymi. A to jest bardzo duża broń. To jest taka broń, jakiej nie mają wszyscy ci, którzy noszą zegarki, a nie mają czasu. To jest jakaś ludowa prawda, z której należy też czerpać i myślę, że trzeba bardzo odważnie do tego podejść, że to może być proces, który nie będzie trwał pół roku, może to być proces, który będzie trwał wiele lat, ale my wiemy, czego my chcemy. Tak? My chcemy wyjaśnić tę sprawę. My chcemy, żeby ta sprawa była wreszcie dla nas czytelna. Żebyśmy wiedzieli, że nikt w tej sprawie nie kręci. Jeżeli przykłada się do tego takie priorytety i taka sprawa staje się nadrzędna, to czas nie ma znaczenia. Po prostu. Więc jakby z tego powodu jestem, wie pan, optymistą. Oczywiście zgadzam się tu z panem, że obecna ordynacja wyborcza ma takie, a nie inne wady. No ale tak już jest. Nie powinniśmy się załamywać. To, co pan tutaj powiedział o wyborach, to my nie musimy ordynacji zmieniać. My powinniśmy zmienić ludzi. Sami. Nie nas tutaj, bo my wiemy, tutaj jak siedzimy, to większość nas wie, o co chodzi. Ale ci ludzie, którzy nie idą do wyborów, jest ich
bardzo duży procent. Tym ludziom trzeba to pokazać. Pani, jakby bardzo się tutaj zgadzam z tym, co pani mówi. To znaczy, myślę sobie, że jeżeli ten film w jakikolwiek sposób oddziałuje, to właśnie w takim. I myślę, że wielu ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, którzy przecież po internecie biegają bez przerwy, jeżeli go ogląda, to może coś im w głowie zostanie. I myślę, że to jest ta największa wartość. Myślę, że większa niż próba zmiany narzędzi, którymi się wybiega wyborów. Czyli jednak zmiana świadomości ogólnej. I to jest to, co powoduje, że można ze spokojem patrzeć na wynik każdych wyborów. Bez względu na to, czy ta ordynacja będzie taka, czy inna. Ale tak jak mówię, no, wydaje się, że poprzez to, że jakby w pierwszej kolejności ja ten film robiłem ze świadomością, że robię go dla widza zachodniego. Musiałem używać bardzo prostego języka przekazu. I wygląda na to, że ten język, taki język, taki sposób przekazu pewnych rzeczy trafił do bardzo młodego pokolenia w Polsce. Bo spotykam się z masą opinii na temat tego filmu wyrażanych przez ludzi 15, 16, 18, 20, 25-letnich, którzy wygląda na to, że są takie bardzo poważne refleksje, one się pojawiają wśród tych młodych ludzi, że my o tym wszystkim wiemy. Prawda? Każdy z nas wie, kiedy były zabory, każdy z nas wie, co to jest Katyn, ale nigdy tego nie składaliśmy w taki sposób, żeby z tego wypływała jakaś wartość, o której możemy dyskutować w kontekście przyszłości. Prawda? Jeżeli mi się udało uzyskać ten efekt, a świadomie do niego dążyłem, to wydaje się, że to może być jakby, to jest największy sukces, tak, tego filmu, że ludzie traktują go w sposób niesłychanie poważny. Może dlatego on jest niebezpieczny, że dlatego się go nie lubi w mediach ogólnopolskich, ponieważ on prowokuje do myślenia, on nie stawia żadnych kropek nad i. On właściwie zostawia otwartą przestrzeń tak naprawdę do samodzielnego analizowania pewnych rzeczy. Mam takie pytanie, ponieważ po zakończeniu cyklu konstrukcyjnego pańskiego filmu no, zdarzyło się wiele istotnych rzeczy, które, że tak powiem, jeszcze bardziej podkreślają ten przedziwny charakter tej całej sprawy. Oraz biorąc pod uwagę, że również przed samą katastrofą smoleńską były pewne fakty, które się układają nawet dla niezorientowanego do końca obserwatora z zagranicy, takie jak na przykład spotkanie Tusk-Putin, rezygnacja Tuska z prezydentury, problemy z kontraktem gazowym, problemy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym odnośnie umowy bardzo dla Polski niekorzystnej. Czy w świetle tego możemy oczekiwać, że dostaniemy drugi list polski? Więc powiem tylko tyle, że mam w tej chwili w komputerze dokładnie taki plik, który tak się nazywa. Miejmy nadzieję, że... Ale proszę pana, chciałam się zapytać, czy pana, jak pan robił ten film, czy coś wstrząsnęło panem, co z panem wstrząsnęło najbardziej, czego nie zna opinia, a pan w tym całym swoim dochodzeniu doszedł do tego? Czy jest taki moment, który by pan nam mógł powiedzieć? Czy jeżeli chodzi o moje osobiste doświadczenia, tak, to ja najbardziej jestem wstrząśnięty podwójnymi obchodami. Podwójnymi obchodami tragedii. To jest dla mnie rzecz absolutnie niezrozumiała i to nie z punktu widzenia gry rosyjskiej, tylko nie jest to absolutnie niezrozumiałe z punktu widzenia obywatela, który wymaga od tego, żeby w poważnych sprawach państwo zachowywało się poważnie. Po prostu. I nie chciałbym tego kontynuować. W każdym razie dla mnie jest to najbardziej bolesny moment, jaki się w tej całej historii wydarzył. Myślę sobie, że jakby ta kwestia rozgrywania tutaj, postawienia jako najważniejszego celu ogrania jednej z partii politycznych przez drugą partię polityczną, to jest zjawisko, które można datować jeszcze od czasów, na pewno od czasu 2005 roku, czyli od momentu, kiedy doszło do rozwodu tak zwanego popisu.
To był ten moment, który powodował, spowodował całą lawinę wydarzeń i tego medialnego rozgardiaszu, który zaowocował w końcu podwójnymi obchodami. Takie mam wrażenie. Także to jest, to nie jest ostatnie, to nie są dwa lata, to jest 5 lat. To jest 5 lat ciężkiej pracy, 5 lat bezkarnego traktowania polityki, nieponoszenia odpowiedzialności, wygrywania na sprawach czysto wizerunkowych. No ale w pewnym momencie po prostu niestety, z przykrością trzeba to stwierdzić, bo odbyło się to kosztem niesłychanej naszej tragedii. Życie zweryfikowało tych ludzi. Po prostu nagle okazało się, że to nie jest zabawa dla małych dzieci. To są poważne sprawy, rozmowy na temat tego, jak my tu mamy funkcjonować, czy mamy być bezpieczni, jak ma wyglądać ten region, czego my tak naprawdę chcemy. To są rzeczy niesłychanie poważne. I nie można na dnie stawiać interesów partyjnych tylko po to, żeby kogoś ograć tu wewnątrz kraju. Bo się płaci najwyższą cenę i my tą cenę jako naród zapłaciliśmy. Za bezkarność, za gry, za całe to zamieszanie medialne, które od 5 lat nam towarzyszy. Za to rozchwianie emocjonalne społeczeństwa, które zafundowano temu narodowi. To są wszystko rzeczy, które pojawiły się w ciągu 5 ostatnich lat i trzeba mieć naprawdę świadomość tego, że to jest sytuacja, która jest niesłychanie poważna. Ona jest niesłychanie poważna, bo ona, wiecie Państwo, to jest tak, czasami o tym mówię, że nawet politycy z różnych opcji politycznych, w momencie, kiedy wchodzą do studia telewizyjnego, zaczynają sobie skakać do gardła, zaczynają używać bardzo radykalnego języka, wysyłają niesłychanie czytelne sygnały do opinii publicznej. Ludzie traktują to bardzo poważnie. Oni potem wychodzą i idą na kawę, prawda? I zostawiają nas tak naprawdę z bardzo jasną opinią, zdaniem na temat tego, co każdy z nich tam mówi. Mało tego. Zostawiają nas zantagonizowanych. I to są rzeczy, z których bardzo duża część polskich polityków sobie w ogóle nie zdaje sprawy, że one mają miejsce i że one zostawiają głębokie ślady w świadomości polskiego społeczeństwa. Ten stan rozchwiania był widoczny pod Krzyżem, prawda, w Warszawie. Ten stan rozchwiania jest widoczny na każdym forum internetowym, pod każdym artykułem. Jeżeli dzisiaj pojawi się artykuł o modelce w Hollywood, on zawsze na 3. albo 4. miejscu znajdzie odniesienie do Kaczyńskiego, bądź Tuska, bądź kogokolwiek i tak dalej. To świadczy o złej kondycji psychicznej polskiego narodu. To nie świadczy o tym, o jakiejś wielkiej grze. Świadczy o tym, że wyrządzono tutaj niesłychane szkody. I to trzeba w jakiś sposób próbować naprawić, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie, że tak powiem, swoje sprawy popychać do przodu. Tak, takie mam zdanie na temat tej sytuacji.